A tak właśnie wygląda dworzec główny w Berlinie. Jest kilkupoziomowy i trzeba bardzo uważać, na który poziom się wjeżdża, a z którego odjeżdża. Wszyscy trafiają tutaj na początku zwiedzania Berlina. Nie jest to co prawda Weißwurst z Monachium czy hot dog z Nowego Jorku, ale w Berlinie je się Currywurst. To jest specjał berliński. No, trudno mówić, żeby był niemiecki, jeśli jest curry, ale tu zajadają się wszyscy turyści, więc trzeba spróbować. Nicht schlecht. Berlin najlepiej zacząć zwiedzać od dworca głównego, gdzie się wysiada. Po to, żeby przejść pod urząd kanclerski, który tu widzimy za mną właśnie. Tam urzęduje pan Olaf Scholz. A po drugiej stronie widzimy kopułę Bundestagu, którą, o ile da się, odwiedzę. A ten budyneczek za mną to w języku niemieckim nam Polakom źle kojarząca się nazwa Reichstagsgebäude. Dzisiaj mieści się tam Bundestag, czyli nasz polski Sejm. Można tam wejść, można zwiedzić, nawet na tą słynną, nowoczesną kopułę, na którą spróbuję się za chwilę dostać. Przy samym Bundestagu, jak widzimy, stoi fragment muru berlińskiego poświęcony polskiej Solidarności. Dla upamiętnienia walki Solidarności o wolność i demokrację oraz wkładu Polski w ponowne zjednoczenie Niemiec i polityczną jedność Europy. Chyba brakuje tylko odniesienia jeszcze do Jana Pawła II, który tutaj dobrze namieszał z tą jednością Niemiec. Aby wejść do Bundestagu, tak samo jak do Sejmu, trzeba przejść przez kontrolę bezpieczeństwa i za chwilę udać się na kopułę, aby zobaczyć salę obrad. No to jestem na dachu Reichstagu, czyli Bundestagu dzisiejszego, i za chwilę wejdę na kopułę, a z niej w dół widzi się salę obrad. Zerkniemy. Tak właśnie wygląda kopuła Bundestagu, a pod nami sala obrad, też taka okrągła jak w warszawskim Sejmie. A wchodzi się takim właśnie chodniczkiem, ślimaczkiem, dookoła kopuły, coraz wyżej, a po drodze widać piękną panoramę Berlina, który jest dosyć zielony w tej okolicy. O, tu na przykład widzimy bramę brandenburską, którą jeszcze zobaczymy z bliska. Dalsze etapy wspinaczki i dachy Berlina, i zachodniego, i wschodniego, chociaż dziś Niemcy mówią, że jest tylko jeden Berlin, ale to chyba tak nie do końca prawda. A oto i szczyt kopuły na Bundestagu z piękną panoramą miasta. Wychodząc z Bundestagu idziemy Eberstrasse, a za chwilę brama brandenburska, bardzo bliziutka. Niektórzy właśnie tutaj rozpoczynają zwiedzanie Berlina, bo to chyba najbardziej charakterystyczny jego symbol, brama brandenburska. A dla Polaków też ciekawy taki element historyczny, bo po wygranej wojnie Polacy pierwsi tam u góry zatknęli polską flagę. Dopiero po chwili jakiś typowy Rusek ją zerwał i swoją ruską zaczepił. No, niestety. Ale taka ciekawostka, ta jazda konna jest skierowana na wschód. Czy to coś znaczy?
Nie wiem. Ale pamiętam, jak przez tą bramę przechodził Jan Paweł II z kanclerzem Kolem, zaraz po zburzeniu muru. A co do muru, to jest tutaj pamiątek bardzo wiele. Różnych muzeów, różnych urywków muru. Kawałek może zobaczymy jeszcze za chwilę. A nieopodal bramy brandenburskiej znajduje się słynny pomnik Holokaustu. Te pomniki betonowe mają przypominać typowy żydowski kirkut, czyli cmentarz w centralnym miejscu Berlina położony. Niestety wielu Berlińczyków tęskni za starymi czasami NRD, jak widzimy po tym stoisku, ale nie tylko po tym, bo i po tych wspomnieniach i tęsknotą za trabantami. Tutaj można uzyskać smak muru berlińskiego. Część jest tu zachowana, a oprócz tego ogromna wystawa, częściowo też multimedialna, jak to wówczas wyglądało. Można dostać gęsiej skórki. Jak widać, że kawałek ściany dzielił dwa miasta, aż w sumie jedno miasto na dwa, jeden naród na dwa. Ot skórkowane ruskie namieszały. Komuniści jedni. Zaraz obok Muzeum Muru Berlińskiego znajduje się chyba najsłynniejsze przejście graniczne między Berlinem Wschodnim a Zachodnim, tak zwany Checkpoint Charlie. Widzimy tam ładny napis US Army. Prawdopodobnie właśnie tym przejściem przeszmuglowano wówczas jeszcze nie generała Kuklińskiego z rodziną do Berlina Zachodniego, a stąd dalej do Stanów Zjednoczonych. Gęsiej skórki się dostaje, jak się widzi, jak to było podzielone. Tutaj berliński kościół Gedächtniskirche, wspominający II wojnę światową, dlatego jest częściowo w ruinie. Tutaj nowoczesny, którego niebieskie okna widzieliśmy przed chwilą od środka. A tutaj nieszczęśliwy plac, ponieważ jak widzimy są różne stragany, ciekawostki dla dzieci, dla młodzieży, a za nimi betonowe kloce, które niestety postawione zostały po zamachu, który 2-3 lata temu zrobił jeden z muzułmanów, zabijawszy Polaka, kierowcę, i po uprowadzeniu jego ciężarówki rozpędzony wjechał tutaj w tłum i narobił wiele kłopotu.
No właśnie, jesteśmy w sercu Berlina.